i jestem recenzowany. Nie obrażam się nawet na najostrzejsze słowa, które padają w recenzjach. Recenzje składają się z kilku elementów, o których nie będę mówił, powiem tylko o jednym, który trafia się niezmiernie rzadko, mianowicie podawanie w sposób świadomy i celowy nieprawdziwych informacji dotyczących publikacji oraz dorobku naukowego, w tym przypadku mojego. Podkreślam to raz jeszcze, podawanie nieprawdziwych informacji. Nie idzie tu o recenzję czy polemikę, bo w każdej recenzji są elementy, które można skorygować, wykazać błąd, to jest jeden element, drugi można pochwalić daną pracę, trzeci to są elementy polemiczne, kiedy można się z autorem nie zgadzać, wskazując na inne źródła. Zajmujemy się tylko tym jednym elementem,